Witamy w polskiej telewizji, w telewizji Republika, telewizji stworzonej przez państwa, dla państwa wiele, wiele lat temu w atmosferze beznadziei medialnej po tym, kiedy w Polsce wszystko było przytłoczone tragedią z 10 kwietnia 2010 roku. To wówczas, pod koniec roku 2012, dziennikarze wyrzucani z przeróżnych redakcji o konserwatywnych poglądach skrzyknęli się, żeby stworzyć telewizję Republika, która funkcjonuje do dzisiaj i do dziś jest w państwa domach. Witam państwa w programie Michał Rachoń. Jedziemy, a z nami są, przypomnijmy, Bogdan Pęk, Aleksander Wierzejski oraz Maciej Gnatowski. Panowie, rozmawialiśmy o tym z Antonim Macierewiczem, rozmawialiśmy przed rozmową z Antonim Macierewiczem. Jeśli ktoś włączył się dopiero teraz, to przypomnijmy, jak wyglądała interwencja poselska, w trakcie której poseł Matecki przyłapał ludzi, którzy mają tworzyć nowe publiczne media w Polsce, na działaniach, które były dla nich ewidentnie wstydliwe, w trakcie których po prostu kłamali, że przyjechali do Telewizji Polskiej odwiedzić znajomych. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, podobno w jednym z biur w telewizji publicznej przygotowują alternatywne wiadomości. Idziemy to sprawdzić. Dobre. Dobre. Dzień dobry. Dzień dobry. A co panowie tu robicie? Przychodzamy. Tak, bardzo nam miło. Kontrola poselska. A panowie na jakichś umowach jesteście? U znajomych. To nie czyż tak? A pan się jakoś nazywa? Dariusz Matecki, poseł na Sejm. A mi mniej. Pan jestem znany. To po co pan tu przyszedł, jak pan... Słucham? To po co pan tu jest? Dlatego, że jestem tu z kontrolą poselską. Ale co panowie tu robicie, można wiedzieć? Znajomego wiedzą. To i bardzo dobrze. A kim pan jest? Moim asystentem. Moim asystentem, tak. A to już pan takich asystentów ma. Bardzo dobrych. Świetnych. Miałem mieć Tomasza Lisa? A nie wiem, chciałby pan zatrudnić, niech pan spróbuje. Nie za bardzo. Tomasz Lis, bardzo się A to jest, pan nie zna? Ale ma pan jakąś umowę na TVP tutaj na pracę? Mam Paweł Puska. Dzień dobry. I co pan, robi w telewizji publicznej? Oglądam. Pan Puska. A, to bardzo dobrze, mam nadzieję, że w ciągu ostatnich lat też pan był wiernym fanem. Oczywiście. Wspaniale. Oczywiście. No dobrze. Czemu... Bardzo dziękuję panie pośle. Do widzenia. Bardzo miło nam było. A coś już nagraliście państwo, możemy coś obejrzeć? Jakieś materiały dobre? Halo? Nie, no my tak państwa nie zostawimy. No, byli tutaj, są. Tutaj nagraliśmy, jest tutaj z posłami, weszliśmy Puska, Czesz. Tak, Puska, Czesz, tak, nagraliśmy poseł Matecki. Ale ma pan jakąś umowę już, czy pan na razie tak jako wolontariat to nagrywa? Tak. U znajomych pan jest, a kogo pan tu zna? Kilkanaście osób. A tego, co tam się zamknął na górze, też pan zna? Kto tam się zamknął na górze i gdzie na górze? W biurze u prezesa. Aleksander Wierzejski, Olku, to jest rzecz symboliczna w pewnym wymiarze. No, to są kłamstwa, na których ci ludzie zostali przyłapani, nagrani, zanim w ogóle jeszcze zdążyli rozpocząć to, co pewnie za chwilę rozpoczną. Bardzo proszę, twój komentarz. No to jest taki znak nowych czasów. Mówimy bezczelnie cokolwiek i nic nas nie obchodzi, czy stawiam się w sytuacji tych, którzy takie rzeczy gadują. Czy to ma jakieś pokrycie w prawdzie, czy nie? No po prostu przychodzi jakiś pisowiec z jakimiś pretensjami, wyśle się go do diabła w ten czy inny sposób. I to jest właśnie ta metoda. Na przykład Donald Tusk wczoraj o 6:39, kiedy już te wszystkie działania działy, pan prezydent wypowiedział swoje zaniepokojenie z tytułu łamania prawa i konstytucji. Donald Tusk pisze tak: panie prezydencie, tak jak już pana informowałem, dzisiejsze działania mają na celu, zgodnie z pana intencją, przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może pan liczyć, zapewnia premier w tej sprawie, na naszą determinację i żelazną konsekwencję. No to skoro taki przykład idzie z góry, że na bezczelnego jedziemy, to dlaczego jakiś niskiej rangi funkcjonariusz, który właśnie odbija wiadomości, ma zachować jakąkolwiek przyzwoitość? Nie ma żadnego sensu. Ja trochę współczuję jednak, bo
Nie myślę, że ktoś, kto jest profesjonalnym dziennikarzem i wczoraj no, nawalił, tak? Nie przygotował programu informacyjnego dla swojej stacji, dla stacji, którą no, został jakoś tam legalnie bądź nie usadowiony, gdzie to była jego odpowiedzialność, no bo przecież stacja zamknęła całe zespoły i uniemożliwiła im pracę. No nie wiem, jak to się dalej skończy, tak? Ale moim zdaniem wczorajszy dzień jest plamą na honorze pana Czyża i nie tyle na honorze, co na jakiejś naszej wiedzy o jego zawodowych umiejętnościach, tak? Pomijając. Bardzo zły czas nas czeka, bardzo trudny. Przygotujmy się do naprawdę fatalnych wydarzeń, no chociażby wczoraj Sejm postanowił, że zajmie się również Krajową Radą Sądownictwa, też w drodze uchwały, ale może się okazać, że pan prezydent dzisiaj się wypowiadał, też się okaże być niewłaściwym prezydentem, no bo przecież Donald Tusk stwierdził, że jego zdaniem zwycięzcą wyborów z 2022 roku jest Rafał Trzaskowski. Więc panie prezydencie. Bogdana Pęka spytam o rzecz, która działa się, czy dzieje się, no w pewnym sensie obok tego wszystkiego. Wczoraj również decyzje dotyczące paktu migracyjnego. Dzień wcześniej decyzje akceptujące w gruncie rzeczy kolejny etap budowy nowych traktatów unijnych, które prowadzić mają do budowy superpaństwa. To jest proces, który no powiedzieć, że przyspieszył, to nic nie powiedzieć. No mamy takie nagromadzenie decyzji, które summa summarum mogą być decyzjami nieodwracalnymi. Że nie przypominam sobie podobnego okresu w naszej najnowszej historii. No, dlatego ja od miesięcy mówiłem przed wyborami, że to nie są zwyczajne wybory, tylko to są wybory o to, czy będzie Polska rozumiana jako państwo suwerenne wolnego narodu polskiego. Tusk przyszedł tutaj po to i takie ogromne wsparcie Niemiec i Unii Europejskiej uzyskał po to, żeby Polskę przeprowadzić po tych torach sprzecznych z polską racją stanu do państwa europejskiego, gdzie przywódczą rolę i kierowniczą będą pełnić Niemcy. I wszystkie jego działania jako premiera rządu polskiego będą temu przede wszystkim podporządkowane, ale żeby to uzyskać bez dużego oporu społecznego, no to trzeba po prostu tak, rozmontować do końca polskie sądownictwo, odebrać Polakom telewizję, czyli dostęp do prawdy, do informacji. Także jakoś zminimalizować albo może zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, który jest główną barierą na tej drodze, bo chodzi o to, żeby uznać, że polskie prawodawstwo podlega prawodawstwu europejskiemu i decydujące znaczenie mają ustawy, werdykty trybunałów i sądów europejskich. Jeżeli to się stanie, to wszystko reszty nie ma znaczenia, bo będą to fakty nieodwracalne i mówiłem, że on będzie działał w ten sposób. Tu będzie wywoływał różnego rodzaju awantury, żeby parawanem osłonić tamte działania, które są kluczowe. A Polakom przypomnę taką starą maksymę, że jeżeli się my wszyscy razem nie otrzeźwiejemy i nie zorganizujemy skutecznego oporu, który musi polegać także na wielkich manifestacjach, może na strajku generalnym, to będzie tak jak w tej przypowieści. Indyk myślał, że to żarty i pewnego dnia się obudzimy w państwie, które będzie wydmuszką polityczną, ale to nie będzie tak, że nieważne kto rządzi, byle rządzili dobrze, jak niektórzy mówią, pseudomędrcy. To będzie państwo, w którym naród polski będzie przedmiotem, dostarczycielem dosłownie taniej siły roboczej i tak to sobie wyobrażam. No i jeszcze raz, panie redaktorze, myślę, że kluczowe w tej chwili jest zachowanie pana prezydenta. Pan prezydent jest konstytucyjnym strażnikiem suwerenności, obrońcą konstytucji i obrońcą sprawiedliwości, tego wszystkiego, co jest kluczowe.
Moim zdaniem to jest okazja, żeby pan prezydent, dziejowa chwila, kiedyś ocena jego kadencji będzie przez pryzmat tego działania na obecnym etapie głównie formułowana, żeby wystąpił z orędziem i nazwał rzeczy po imieniu. No bo to, co robi w tej chwili Donald Tusk, to jest ewidentne, skandaliczne łamanie zasad sprawiedliwości i prawa, i konstytucji. Jeżeli odpuścimy ten pierwszy etap, odbiorą media, to pójdą do następnego. Przez te wszystkie lata w pana programach wielokrotnie mówiłem, że nie ma ważniejszej sprawy w kwestii wewnętrznych rozwiązań, jak reforma sądownictwa, że wszystkie inne razem wzięte nie ważą tyle, co uczciwe, sprawiedliwe i niezależne sądy. No i to zostało sprawne i w tej chwili nie naprawimy tego, ale nie możemy się zgodzić na to, żeby nam to zniszczyli do końca. Maciej Gnatowski, Maćku, wczoraj widzieliśmy manifestacje w wielu miastach w Polsce. Widzieliśmy je, no ja widziałem zdjęcia, są manifestacje w Poznaniu. Piotr Lisiewicz mówił, podsyłał w sieci nagrania z tych manifestacji. Widzieliśmy manifestacje, dobrze pamiętam, w Kielcach, w Szczecinie, w bardzo wielu miastach. Manifestacja, która odbyła się w Warszawie, była manifestacją dużą. Były tam nasze kamery. Jak na to patrzysz? No to są obrazki, to są zdjęcia, to są rzeczy, których nie widzieliśmy, a nie widzieliśmy nigdy wcześniej, bo nigdy coś takiego się wcześniej nie wydarzyło. A jednocześnie w tym samym czasie podejmowane są idące bardzo daleko decyzje polityczne, część z nich no, bardzo trudne do odwrócenia. Przyjęcie paktu migracyjnego będzie po prostu miało odłożone w czasie konsekwencje istotne i niebezpieczne dla nas. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tak, to te rzeczy, które dzieją się pod telewizją publiczną i w wielu innych miastach, to jest dopiero początek, mi się wydaje, tych protestów. I to na pewno będzie się rozszerzało, bo tutaj, prawda, mamy taki zamęt, no ale jednak zobaczmy, co się będzie działo po cichu. No to może właśnie ten pakt emigracyjny, może my tutaj się obudzimy za chwilę, że nie będzie uczciwej polskiej telewizji, ale nagle się okaże, że mamy ubogacenie kulturowe bardzo poważne, no i oczywiście obowiązkowe. Także ja zawsze byłem optymistą, ale tutaj trochę jestem przerażony i zaczynam to coraz bardziej w ciemnych barwach widzieć. No ale obroną naszą, tak jak tutaj powiedział mój przedmówca, powinna być jakaś forma samoorganizacji i protestu obywatelskiego. Tak mi się wydaje. Samoorganizacja, słowo klucz w ogóle w naszej historii. Na koniec chciałem spytać wszystkich was i poprosić państwa również o taką autorefleksję, może również o wypowiadanie się w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, hashtag jedziemy, to jest hashtag, pod którym dyskutowaliśmy i dyskutujemy w trakcie programu Jedziemy, tym razem w programie w jego nowym wydaniu, w nowym formacie. Również chciałbym, żebyśmy takie dyskusje toczyli o sprawie dotyczącej Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ci ludzie stoją w tej chwili przed realnym niebezpieczeństwem więzienia, a są ludźmi, którzy większość swojej aktywności politycznej, tej przynajmniej niezwiązanej z ich wcześniejszą aktywnością w Lidze Republikańskiej, zadedykowali w walce z korupcją. No i wygląda na to, że to oni ostatecznie przez system wymiaru sprawiedliwości III RP będą do więzienia mieli trafić, a ci, którzy byli przedmiotem korupcyjnych, oczywistych śledztw, dziś się śmieją, chowają za immunitetami w Senacie, w Sejmie, w samorządach. Aleksander Wierzejski. Mariusz Kamiński to i Maciej Wąsik to działacze Warszawskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów, jako młodzi ludzie organizowali no, pracę niepodległościową, pracę sprzeciwu przeciwko komunie. Potem pamiętamy chociażby Ligę Republikańską z takich wigilii urządzanych
przed 13 grudnia pod domem dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego. Dyktator domu nie stracił, jego córka tam dalej żyje, występuje jako publicystka. Nikomu z organizatorów stanu wojennego i ludzi, którzy popełnili wtedy wszystkie możliwe przestępstwa, nie spadł włos z głowy, bo system sądowniczy tak działał, że się nie dało, że tu były długotrwałe deliberacje, że zmieniał się skład i tak dalej, cały repertuar prymitywny był wykorzystywany. No i teraz, dlaczego nas dziwi fakt, że ten sam, no niezreformowany system sądowniczy, kiedy może dopaść Kamińskiego i Wąsika, to go dopadnie i wsadzi do więzienia. Już słyszeliśmy, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozważa albo już podjął działania dotyczące wygaszenia ich immunitetów, no żeby czynni posłowie nie poszli do więzienia w wolnej i zdemokratyzowanej Polsce. Co do obu panów, jestem pewien, że ten trudny okres po pierwsze będzie przejściowy, po drugie zniosą go godnie, tak jak przystało na prawdziwych polskich patriotów. To jest rzecz niebywała, że mamy rok 2023 i rozmawiamy nie teoretycznie, tylko rozmawiamy po prostu o całkiem realnej, być może bardzo bliskiej perspektywie, w której ludzie walczący z korupcją, za walkę z korupcją, bohaterowie polskiej walki o niepodległość, przez system postkomunistycznej III RP zostaną wtrąceni do więzienia. Bogdan Pek. No ja tu widzę pewną analogię. Mianowicie proszę zwrócić uwagę, że oni zostali skazani za przekroczenie kompetencji i tak zwane nadużycie władzy. To były główne zarzuty. Tam przy okazji warto wspomnieć, że pani sędzia, która te wyroki wydawała, jak donoszą media, no jest mocno zaangażowana politycznie, więc jej obiektywizm pozostawia sporo do życzenia. Ale o czym innym chcę powiedzieć. Otóż, a czym jest to, co dzisiejsza władza czyni z telewizją? Czy to nie jest jaskrawe, skandaliczne nadużycie władzy i przekroczenie kompetencji związane z kluczowym łamaniem prawa i polskiej konstytucji? Powinny być wnioski do prokuratora, żeby oni byli sprawdzeni przez prokuraturę, czy te działania nie noszą znamion złamania prawa, nadużycia władzy i przekroczenia kompetencji. To po pierwsze. Po drugie, chodzi o ten spór, czy ułaskawienie, którego dokonał prezydent Duda na etapie nieskończonego jeszcze procesu karnego po pierwszej instancji jest formalnie skuteczne czy nieskuteczne. Większość prawników twierdzi, że jest skuteczne, bo prezydent dokonał aktu łaski. Ale jeżeli by przyjąć, że nie jest skuteczne, no to nie ma co czekać. Prezydent powinien, wyjaśniając to publicznie, jednak dokonać ponownego aktu łaski, żeby nie było żadnej wątpliwości, bo teraz już będzie po skończonym, a nie wtedy, jak oni zostaną wsadzeni do więzienia, czy pozbawieni immunitetów i mandatów. Bo to samo przez się jest wielkim skandalem i to jest sygnał, co będzie dalej, jak nie zorganizujemy skutecznej obrony, skutecznego oporu społecznego, co będzie dalej z politykami, z partiami politycznymi i do Konfederacji także chciałbym się zwrócić. Nie myślcie sobie, panowie, że gwałtowne osłabienie Prawa i Sprawiedliwości wpłynie na pozytywne notowania wasze. Wy jesteście znacznie łatwiejsi do zlikwidowania i moim zdaniem ta grupa, która się dorwała do władzy, która polską rację stanu ma gdzieś, powiem szczerze, że nie dobierze się do was. Załatwi was i to bardzo szybko. Także proponuję, żebyście włączyli się do działań na rzecz suwerennej Rzeczpospolitej i nie udawajcie, że nie wiecie, o co chodzi. No więc
Sytuacja jest nadzwyczajna. Mówiłem o panu Piotrze Dudzie, szefie Solidarności. Panie Piotrze, przecież znamy pana poglądy, znamy pana patriotyzm i racjonalne myślenie. Trzeba podjąć działania z wszystkimi potencjalnymi sojusznikami do przeprowadzenia strajku generalnego, jeżeli oni nie ustąpią z tego rodzaju działań, bo w przeciwnym wypadku dojdzie do takiej kryptodyktatury, gdzie związki zawodowe zostaną zmarginalizowane, a jak dojdą już do pełnej władzy i kontroli nad wszystkim, to związki zawodowe zostaną ostatnim ogniwem, które będzie im zawadzać, i jeżeli nie zlikwidują związków, to zlikwidują niesłuszne ich zdaniem przywództwa. Więc spróbujmy stworzyć jednolity front obrony narodu polskiego, polskiej racji stanu, bo to nie jest zabawa, to nie jest to, że wygrała jakaś tam grupa wybory, przejmuje władzę i potem tą władzę odbijemy za jakiś czas, jak naród uzna, że źle rządzili. Oni Polskę formalnie zlikwidują, bo oddadzą kluczowe kompetencje Unii Europejskiej i to oddadzą nieodwracalnie. A to się będzie wiązało z obniżeniem poziomu życia, także narodu polskiego, z obniżeniem płac, z osłabieniem podmiotowości, Maćku, znaczenia Polski. Na koniec poproszę jeszcze Maćka. Wszystko razem Maćka grozi nam i teraz widać wyraźnie, że nie straszyli, że wzięli się do działania. Uderzyli pierwszy raz, sondując, już ostatnie zdanie, sondując, jaka będzie reakcja. Jeżeli reakcja nie będzie wystarczająco stanowcza, to przejdą do sądownictwa i do dalszych elementów z prywatyzacją reszty kluczowego majątku narodowego i tak dalej. A potem sobie Polacy możecie brać władzę. Nasza reakcja to jest reakcja nie tylko ta, którą widzieliśmy na ulicach w wielu miastach w Polsce, to jest również reakcja, w której my wszyscy musimy pracować również nad naszą obecnością online, obecnością w sieci, pod hashtagiem Jedziemy, zapraszam jak zwykle do dyskusji. Maćku, poproszę o twój komentarz do tej perspektywy, która w tej chwili przed nami. No w ten sposób, siłą rzeczy mam wrażenie, wraca fundamentalna kwestia, fundamentalny problem, który państwo polskie, postkomunistyczne państwo polskie miało przez wiele, wiele lat, absolutnie wszechogarniającej korupcji, którą ukróciło dopiero powstanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ściganie przestępców w białych kołnierzykach, za co dziś do więzienia trafić mają ludzie, którzy tych przestępców ścigali. To jest jakaś farsa. Centralne Biuro Antykorupcyjne jest potrzebne. IPN też jest potrzebne. No, ja ciekaw jestem, kiedy właśnie będą atakować IPN, bo przecież badanie IPN-u to jest badanie zbrodni faszystowskich i komunistycznych. A jednak te komunistyczne zbrodnie i no niestety macki, tak można powiedzieć, no one dalej chyba gdzieś próbują się wbić w ciało polskie. No i trzeba tego bronić. I ja bym bronił Biura Antykorupcyjnego i IPN-u, bo uważam, że to są instytucje, zresztą nie tylko one, ale to też są instytucje bardzo ważne i potrzebne. No cóż, na koniec w takim razie, mamy jeszcze 4 minuty programu, poproszę o materiał, który no, dotyczy kwestii migracyjnych, o których już w pewien sposób mówiliśmy. To naprawdę historyczny dzień. To także bardzo emocjonująca chwila dla mnie osobiście. Jak wiecie, jestem z wyspy położonej na Morzu Śródziemnym. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne jest ostateczne przyjęcie paktu migracyjnego. To najprawdopodobniej najistotniejszy projekt legislacyjny, jaki przeprowadzamy w tej kadencji. Sprawa migracji była najbardziej paląca dla wyborców w 2019 roku. Podobnie jest teraz. Rzeczywiście dzisiaj radośnie ogłaszano nowinę, że się dogadali. Dogadali co do 5 dokumentów związanych z przymusową relokacją. Przed nami tylko techniczne poprawki, później idzie to na spotkanie
ambasadorów z poszczególnych krajów członkowskich. To będzie pewnie za 3-4 tygodnie i właściwie będzie przymusowa relokacja już funkcjonować, będzie obowiązywać. To rzeczywiście straszne, że dzieje się w momencie, kiedy Polacy zajęci są wydarzeniami w Polsce, czy to przymusowym, siłowym zajęciem mediów publicznych, czy wygaszaniem sygnału mediów publicznych, czy też rozwiązywaniu podkomisji smoleńskiej, czy też przyjmowaniu rozporządzeń ministra Bodnara, który chce rozporządzeniami decydować, kto jest sędzią, a kto nie. Przed nami naprawdę bardzo trudne miesiące. Po 30 sekund komentarza. Aleksander Wierzejski, bardzo proszę. Dzisiaj rano w konkurencyjnej, a może nie, stacji Radiu Z prezydent powiedział, że minister Sikorski złamał konstytucję. Minister Sienkiewicz, przepraszam. No i co z tego? Chciałbym wiedzieć. Bogdan Pęk? Ten pakt migracyjny jest potężnym zagrożeniem dla Polski. To będzie obowiązkowe przyjmowanie, nie wiem, dziesiątek tysięcy, co najmniej, jak nie setek tysięcy migrantów, obcych kulturowo, którzy nie asymilują się w społeczeństwach, nie są zdolni do włączenia się w normalną działalność w polskim społeczeństwie, będą potężnym obciążeniem i dodatkowo jeszcze to będą negatywnie wyselekcjonowani w Niemczech, Włoszech i innych państwach, czyli tacy, którzy nie nadają się do żadnej pracy, nie mają żadnego przysposobienia do wykonywania tej pracy i jeszcze zachowywali się niezgodnie z prawem, czyli niosą zagrożenie, że zarodki terroryzmu tutaj u nas się zalęgną. Nie można się na to zgodzić, a zadaniem Tuska jest to, żeby to przeprowadzić. Maćku, na koniec 30 sekund dla ciebie. No, nie chciałbym, żeby emigracja stała się problemem Polski, bo przecież my i tak mieliśmy w Polsce wielką emigrację, przecież i z Ukrainy, i z Białorusi. No, ale trochę się obawiam tego, co się może wydarzyć w przyszłości. Jednak módlmy się o to, żeby jednak jakoś to było, żebyśmy po prostu nie zginęli jako Polska, no. To tyle może na koniec. To nie zabrzmiało to optymistycznie, no ale nie jest za wesoło. Tylko skomentuję, że my ciągle żyjemy. Właśnie pamiętam taką rozmowę z zaprzyjaźnionym myśliwym, który powiedział, że on jeszcze nie słyszał o takiej sytuacji, żeby za dużo modlitwy i żeby modlitwa komuś zaszkodziła. To z całą pewnością nie zaszkodzi, ale z całą pewnością należy brać. We'll be right back.